Obecnie Katarzyna Cichopek układa sobie życie u boku Macieja Kurzajewskiego, jednak wcześniej przez kilkanaście lat związana była z Marcinem Hakielem, którego poznała dzięki udziałowi w programie Tańca z Gwiazdami. Kiedy wspomina swój ślub, Katarzyna przyznała, że w ważnym momencie zadrżał jej głos czy mogła to traktować jako znak? Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zakończyli współpracę z programem Pytanie na Śniadanie. Kilka lat temu rozpoczęli oni współpracę na planie tego programu i szybko okazało się, że świetnie im się razem pracuje. Po pewnym czasie ogłosili, że są parą nie tylko na antenie, ale również w życiu prywatnym. Od tamtej pory chętnie dzielili się z widzami oraz internautami informacją o swoim uczuciu. Niestety, w ostatnim czasie musieli pożegnać się z pracą, która ich połączyła. Razem z nimi z programu Pytanie na śniadanie zniknęli również inni prowadzący, a ich miejsce zajęli nowi prezenterzy. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali post na Instagramie, w którym pożegnali się ze współpracownikami oraz widzami. Katarzyna Cichopek przez kilkanaście lat była żoną Marcina Hakielem. Para poznała się w programie Tańca z Gwiazdami, gdzie wspólnie występowali na parkiecie. Szybko okazało się, że łączy ich nie tylko miłość do tańca, ale także do siebie nawzajem. Ostatecznie uczucie zawiodło ich do ołtarza, a po pewnym czasie doczekali się narodzin dwójki dzieci. Ostatecznie jednak po kilkunastu wspólnie spędzonych latach postanowili się rozstać. Obydwoje następnie próbowali na nowo ułożyć swoje życie. Aktorka u boku kolegi z pracy, zaś tancerz potrzebował czasu, zanim znalazł swoją wybrankę. W ostatnim czasie u jego boku można zauważyć piękną brunetkę, z którą chętnie pojawia się na imprezach branżowych. Wygląda na to. Że uczucie Marcina Hakiela i uroczej Dominiki nieustannie się rozwija. Niedawno zakochani pochwalili się tatuażami, które zdobią ich dłonie. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że pochwalili się, iż wytatuowali sobie na palcach pierwsze literki imion. Tak więc brunetka nosi z dumą literę M, zaś choreograf zapozował niedawno do zdjęcia, z dumą pokazując D. Katarzyna Cichopek nie chciała ślubu. Katarzyna Cichopek jakiś czas temu opowiedziała w rozmowie dla magazynu Pani o swoim małżeństwie. Aktorka wyjawiła, że do ślubu namówił ją wówczas Marcin Hakiel, a jej przysięga ślubna nie była niezbędna dla jej szczęścia. To on nalegał na ślub, nie małżeństwo nie było potrzebne do szczęścia. Miała u boku mężczyznę, z którym lubiłam spędzać czas, podróżować, i to mi wystarczyło. Uważałam, że jest dobrze tak, jak jest. Ale dla Marcina małżeństwo było ważne i w końcu mnie przekonał. Długo nie mogłam sobie zdać sprawy z tego, że to wszystko dzieje się naprawdę. Wyjaśniła katarzyna cichopek. Następnie gwiazda M jak miłość opowiedziała, jak przebiegała cała ceremonia. Okazało się, że nie wszystko udało się zgodnie z planem, a podczas składania przysięgi w kluczowym momencie zadrżał jej głos, co nie umknęło uwadze innych, w tym bratu aktorki. Pojawiło się wiele znaków zapytania. Potem sama siebie uspokoiłam tym, że co prawda nikt nie może dać mi gwarancji, że to się uda, ale przecież lubię wyzwania. Gdy składałam przysięgę, słowa grzęzły mi w gardle ze wzruszenia. Mój brat żartował potem. Że przy wierności dziwnie zadrżał mi głos, powiedziała Katarzyna Cichopek. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij subskrybować kanału Gwiazdy Ludzie 24H.